To jest dosyć śmieszne, że piszą, co to jest zdolność skupiająca, skoro to i tak jest w programu. No, wstawiam wam to na rękę, nie? Czyli ta zdolność skupiająca, oznaczymy sobie ją literką Z. Ojej, to jest odwrotność. Ogniskowej wyrażonej w metrach. Okay. Czyli ogniskowa to jest odwrotność zdolności skupiającej. I wtedy wyjdzie w metrach. Czyli 1/4. Czyli 25 centymetrów. No, okej. Okay. Czyli w odległości 20 cm od soczewki od zdolności skupiającej umieszczono przedmiot. Dokończ pojęcie zdanie tak, aby było prawdziwe. Wybierz odpowiedź, coś tam, coś tam. I teraz, jak uczulałem parę razy, nie wykuwamy tabelek, w których jest napisane, w zależności od jakiego tam miejsca jest przedmiot, jaki obraz powstaje. Bo jest za dużo tych możliwości. Jest 8. Po 4 dla soczewek i zwierciadeł. To nie o to chodzi. Tym bardziej, że zadanie w stylu skonstruuj obraz i tak was składzie. W takiej sytuacji, jeśli ktoś wykuł tabelkę. Więc nie kujemy tabelek, umiemy konstruować obrazki. Nikt nie wymaga, żebyście pamiętali, jaki obraz kiedy powstaje, natomiast konstruować obrazki by wypadało umieć. Także tego. No to let's have a fun. Oś optyczna. Jedną o długą. Czyli taka kreska. Soczewka. Taka kreska. Soczewka jest skupiająca, czyli długie tu strzałeczki. O, kurwa macie, ja klikłem. A nie, dobra, działa. Ognisko. F. Drugie ognisko trzeba by tak symetrycznie. Nie mam tu takich narzędzi, bo to głupi program. Więc na oko. To jest chyba krzywo. No nieważne. To jest 25 cm. Jak umieszczę przedmiot w odległości 20 cm, no to będzie między ogniskiem a soczewką. Nie? To tak jest. Tak jest. To maluję sobie tu jakąś strzałeczkę czy cokolwiek innego. Tak by the way, może zrobię bardziej skomplikowaną konstrukcję niż strzałeczkę prostą i leżącą na tym. Pokażę, co zrobić, jeśli przedmiot jest krzywy. Czyli jest to na przykład tak o kijek. Taki kijek. Kurwa, nie wiem, czy taki długi mi się zmieści. Taki kijek. Więc teraz, żeby zrobić obraz tego kijka, wyobrażamy sobie, że oba czubki kijka świecą i rysujemy to co zwykle. Później dostaniemy obrazy dwóch czubków, łączymy je razem i mamy obraz kijka. Więc na początku śledzę promyk, który wybiega stąd z tego świecącego czubka równolegle do osi optycznej. On po przejściu przez soczewkę skupiającą trafi w ognisko. Czyli mi w łeb trafi. Nie, jednak niezupełnie. Okej. Okay. Potem ten łatwy promyk, ten, który biegnie przez. Czemu ja tu nie mam ładnego zielonego? Ten jest ładny. Ten promyk, który biegnie przez środek i któremu nic się nie dzieje. Czyli słynny promyk mający wyjebane. Teraz promyk, który z punktu widzenia soczewki przyleci z ogniska, i tu muszę sobie pomóc pomocniczą kreską. Ten promyk z punktu widzenia soczewki przyleci z ogniska. Tak naprawdę przyleci ze świecącego czubku, ale soczewka o tym nie wie, bo jest głupia. No, jeb, jeb, jeb. I on, taki promyk, później poleci równolegle do osi optycznej. To jest. Cała ta optyka geometryczna to jest śledzenie trzech promyków. To jest nudne do pożygu. No i trochę ząg, nie? Bo one są rozbieżne. Tutaj wyraźnie widać, tu trochę mniej, ale te dwa też są rozbieżne.
Dalej narysował, to by było bardziej widać, tylko nie narysowałem, bo mam tu głowę. No, taka sytuacja. Więc jak nie chcą się przeciąć, to pewnie obraz rzeczywisty nie powstanie. Ma powstawać w miejscu przecięcia przedmiotów. No to może pozorny. Może pozorny. No, żeby narysować ten pozorny, to przedłużenia promyków. Tam, gdzie się przetną przedłużenia, to coś powstanie. Chyba, że skopałem, no to słabo. To tak, przedłużam ten promyk w tą stronę. Daleko, daleko, bo to widać, gdzieś daleko się przetną. Ten zielony przedłużam se. Kurwa, no, na styk. I ten różowy. Ale koślawy mam ten obrazek. Powinny się przeciąć w tym samym miejscu. Niezbyt mi się przecięły, bo ogniska narysowałem byle jak. Na maturku to odmierzamy linijką po tyle samo centymetrów. Albo jeśli, nie wiem, czy tam możemy cyrkiel. Nieważne, linijka wystarczy. No dobra, i coś tam wychodzi wtedy i twierdzę, że tutaj będzie obraz tej góry. Tak? No i se tam mogę górny czubek jakoś zaznaczyć, kropkę, czy nie wiem. I teraz robię to samo, ale wyobrażam sobie, że świeci ten dolny. Zabiorę ten łeb. Czyli promyk równoległy. Po przejściu przez soczewkę trafi w ognisko. I tyle. Promyk, który. Dobra, teraz ten niebieski. Tutaj znowu pomocniczą kreskę potrzebuję, bo on dobrze jakby z punktu widzenia soczewki przyleciał z ognisko. On mi się chyba nie wmieści. A, wmieści się. Ten promyk. Ze świecącego czubka. Z punktu widzenia soczewki przyleciał z ogniska i później pobiegnie równolegle do osi optycznej. No i najprzyjemniejszy promyk, który nic nie robi. No i znowu przykra sprawa, te promyki są rozbieżne. Te wyraźnie, a te tak mniej. Mogłem to ognisko poprawić. Więc jak same nie chcą się przeciąć, to przetną się ich przedłużenia. Gdzieś tam. Przedłużam zielony. No, przedłużywszy. Przedłużam różowy. O Jezus. I niebieski. One się przetną za ekranem, to muszę w sumie. Daleko się przetną bydlaki. Bardzo daleko. No tam gdzieś aż. No dobra, umówmy się, że tu się przetną gdzieś. Te się przecięły tu. Teraz mogę sobie narysować już mój przedmiot, nowy obraz. Taki większy będzie. Trochę ten koślawy. No i to w sumie było na tyle. I ten obraz jest pozorny, bo dostrzeżemy go tylko pod warunkiem, że tu ustawimy oko i że to oko pozbiera te promyki, że one do niego wpadną. Wtedy mózg będzie miał wrażenie, że to jest tu, a to
Jest tu i wszystkie pomiędzy. Także będzie miał wrażenie, że przedmiot jest tutaj. Ten obraz jest prosty, nic się z tym kijkiem nie stało. Jest pozorny. Jest powiększony. Czego nie wykułem, odczytałem to sobie z obrazka, który umiem narysować. Teraz sprawdzam, co mi pasuje. Otrzymany obraz przedmiotu jest taki. Ponieważ odległość przedmiotu od soczewki jest mniejsza, ta, bo ogniskowa to odległość ogniska od soczewki, a odległość przedmiotu od soczewki, no to jakby to. Znaczy, w sumie środek mógłbym wziąć, no ale. Nieważne, czy góra, czy dół, i tak są bliżej soczewki niż ognisko. No i to tyle, dzieciaczki. Takie się robi obrazki.